Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mr. Adam 15. Witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i tutaj zagramy sobie na takiej, można, nowej serii pobocznej, w której będziemy testować symulatory. Będę robił sobie przeważnie odcinki raz z jakiegoś innego symulatoru i tak dalej, i tak dalej. Na pierwszy ogień poleci symulator złodzieja, bo to zawsze coś mówią na mnie, sąsiad złodziej, no to zawsze można sobie sprawdzić, czy taki Achmed naprawdę jest tym farmingu, czy tylko w farmingu, czy też w innych grach. Jeżeli Wam się podoba taka wersja, żeby sprawdzać sobie każde symulatory, jakie tam nam tutaj daje po prostu możliwość, tak? Najbardziej Steam, tak? To wtedy zostawcie komentarz, łapkę w górę dla zasięgu i żebym wiedział, że lubicie coś takiego i chcecie oglądać dalej. To będą krótkometrażowe, można tak powiedzieć, odcinki. Nie będą po jakieś 30-40 minut. Myślę, że pomiędzy 20-30 minut, żeby tylko posprawdzać, jak tutaj wszystko to wygląda. Jeżeli będę widział, że jakiś symulator mu wpada w oko, no to będę po prostu częściej wracał do tej gry, by pokazywać dalej. Jak widzicie, mamy Ferrari. Prawdziwe tutaj w sam raz i musimy zniszczyć toaletę w domu numer 113, więc zobaczymy. Najpierw otwórzmy te drzwi i wsiądźmy. O! Ja co? Ja muszę na dzielnicę pojechać, co? W tym momencie tak to. Kiedyś sobie to grałem i powiem szczerze, że całkiem mi się to spodobało. Nie dlatego, że jestem sąsiadem złodziejem, tylko dlatego, że fajnie jest to zrobione. Ale chyba tego nie nagrywałem, więc zawsze to coś. A tylko są dwie, ale można oddalać. Jak my tu wyglądamy? 113. Gdzie jest dom 113? Pojeździmy sobie. No mi się to, że właśnie można sobie jeździć. Pojedziemy sobie tutaj. Niszczyć toaletę. To już jest naprawdę grubo. Przewalić to i to ja trzeba będzie pewnie. Tu jest jakiś parking. 113, tam jest 113, dobra. Pojedziemy prosto. Dom numer 113. To mamy tutaj gdzieś. No dobra, ale musimy tak zaparkować, żebym mógł szybko z niego uciec i żeby było wszystko fajnie. Ja myślę, że jak sobie zaparkuję na poboczu, to mi się nic nie stanie chyba. Tylko teraz tak. Przytrzymamy E, żeby lekko zamknął. O, gitara. Skradanie. To niezłe na C. A, siemano. Sorry. Pani mnie lukła, więc muszę uważać teraz. Oleję ją. Zniszcz toaletę. Czy ja mam w ogóle coś? Ha! Dobra. Mam na pewno łoma. Że tutaj ktoś idzie. Próbuję się. Ha. Lokator cię zauważył. Dobra, wpadamy. Już policja po mnie jedzie. Myślałem, że ogólnie. Dobra, dawaj, jedziemy. Kurde, odpalaj ty, żynchul. Właśnie ciekawi mnie to, jak oni mnie złapią. Kurwa, to normalnie. Toż na prawy. Ej, bo ogólnie to nie jest fajne. Ale jazda! Bo akurat pierwszy raz mnie złapali w tej grze. Zatrzymano cię. Dobra, wczytaj zapis. Jeszcze raz pojedziemy. Ale beka, ty, ja nigdy takich rzeczy nie byłem, ale to chyba trzeba jakoś przeczekać, co? A nie, dobra, jedziemy jeszcze raz. To jest dziwne, bo jak ja mam zniszczyć toaletę, jeżeli oni tam są? W środeczku. Dobra, zobaczymy zaraz. Muszę zakraść się od tyłu. O, jest okno otwarte, dobra. Nikogo nie ma. Więc sobie wejdziemy na kucaka. Przejdziemy sobie na kucaka. Dobra. Czekaj. Masakra! Tutaj się nie da w ogóle nic zrobić. Otwieraj drzwi, wsiadaj. Uciekamy. Znowu.
za dnia będzie ciężko to ogarnąć. No ej! Bo mnie znów uderzą, a... Serialnie wybieram najgorszą chyba drogę ucieczki. Bo to jest dziwne, że ja nic nie mogę zrobić. Ale ty, przykucłem, nie da się tam przejść. To tylko co nocą, jak oni śpią? No właśnie, ty, ale to jest taki... Fajna, dziwna sprawa to jest. Przejdę sobie kurtularnie. Tędy. Że tędy przejdę. Jest tu ktoś? Czy mogę tędy przeskoczyć? Ja nie mogę tędy przeskoczyć. O, jej, siemano. Mamy jakiś dziadek. Tam przy tym. Centralnie przy oknie jest ten gościu. Jest tu ktoś? Tu coś idzie. Ciekawe, czy ta babka mnie zobaczy, co idzie. Kurczę, że nietypowe miejsce. Dobra, spadaj. I tak nic z tego nie wyjdzie. Dobra, może jestem tylko złodziejem, ale w farmingu, tak? Spadaj. Będziesz łazić mi tutaj. Najlepsze jest to, że ja już nie pamiętam, jak to się grało. A tutaj do tej... Żeby tutaj wejść, ja muszę... O, dobra. Ja pitole. Ja mogę coś z nią zrobić? Nie wiem. Zakneblować ją? Po co ty tu wyszłaś? No po co ty tu wyszłaś? Nie wezwałeś policji. Na razie. Kurde, złamałem tego. Cicho, nic się nie odzywaj. Serio? Uciekła, to małpiszon uciekł, co nie? Ciężko, widzę, że... Dobra, czekamy na tą policję. Znów jadę tędy, gdzie nie potrzeba. Ale już nie będę jeździł realnie. Tylko uciekamy jak najszybciej. Może wreszcie mnie nie złapią. Bo nie uda mi się zrobić tego zadania, co nie? Bym poczekał ogólnie do nocy. Teraz godzina, bo nie wiem. Dobra, pójdźmy do domu. Może będzie coś lepszego. Którą godzinę mamy? 18:29. Ja bym poczekał chwilę. W nocy będzie łatwiej, bo oni będą spali. Więc nie ma to tamto. Użyj komputera. Zobaczymy, co my tutaj mamy do ogarnięcia. Mamy łom, mamy latarkę, prosty wytrych. Kupię sobie to, bo z dwa chociaż, bo one mi się rozwalają. Mam 615, proszę, laptop hakera. Powiem szczerze, że ja chętnie bym takie coś pograł, ale czy wy będziecie też chętni do oglądania czegoś takiego? Tutaj mam jakiś warsztat urządzeń. Elektronika, pozycja, jedno narzędzie do hakowania, proszę bardzo. Takie nowoczesne rzeczy. Tutaj łóżko, spanko, ale nie, jest późna godzina, więc my nie będziemy spali, bo my zaraz lecimy ogarniać łupy. Tutaj podnośniki nowoczesne, jakieś rzeczy. Idziemy zobaczyć, co tu jeszcze mamy. Ja chcę ogarnąć, ja chcę... Prosty zamek standardowy. Bardziej w prawo, proszę bardziej. A tutaj? A, tutaj się jakoś to ogarniało.
jak to się robiło ogólnie, bo ja już nie pamiętam. Podnieś. A. Aj. Jeszcze raz. I co, i teraz muszę wrócić jeszcze tu? Coś nie chce mi się. O! Trochę trzeba się pomęczyć, ale to jest do zrobienia. I co tu mamy? I warsztat jubilerski. No ja tu ogólnie nie gram, więc tutaj nic nie ma do zrobienia. Ale jest godzina późna, więc jedziemy. Ostatnie podejście. Dokładnie. No to jedziemy. Jedziemy zobaczyć, co nas czeka. Teraz w nocy. Więc pojedziemy sobie. Dobra, jedziemy tak samo jak jechałem. Już nie będę tutaj wymyślał. Już wiem, gdzie jechać, więc. To są świąteczne lampki, czy mi się tak zdaje, że tak pokombinowane to wszystko jest? Nie wiem, czy może za blisko stawiam ten samochód i dlatego to tak wszystko podejrzanie wygląda. No już tam coś tam mają. Nie wiem, może postawię sobie ten samochód tutaj. Po cichutku, tak, zamknę. Ty po co łazisz o tej porze, co? Ogólnie jest 21. Ej. I co, śpią już, czy? Czekajcie. Ja tu poczekam. Tu poczekam, oni pójdą kiedyś spać, na pewno. Ten tam stoi. Ogólnie bym spróbował te drzwi otworzyć, ale boję się, że on mnie usłyszy. Coś się tu rusza. Bo było słychać, że się tam coś rusza. Jeszcze tu coś idzie. A w tych krzakach nie powinni mnie widzieć, co? Co? Ja pierdykam! Jak nie to, to tamto. Ogień. Nie zrobię tego zadania, co nie? Chociaż nie wiem, co bym zrobił, to nie zrobię tego zadania. Dobra, uciekam teraz w drugą stronę. Nie wiem, co z jednej strony robić szybko, ale wiecie jak to jest, co nie? Jak mnie strzelili, ty! Dobra, wczytałem zapis, jedziemy dalej. Ja się nie poddaję tak łatwo. Kiedyś sobie to pogrywałem i jak to wyglądało. O, że znów to coś tu idzie. Ja jeszcze nie weszłem na podwórko, a co mówić dopiero o wejściu i znalezieniu i zniszczeniu toalety. Aha. Zachciało ci się akurat tutaj, co? Idę normalnie, udaję, że. Daję, że jestem normalnym człowiekiem. Można przeskoczyć przez to? A nie mam zręczności też, żeby wspinać się po tym. Szkoda. Tu już jest inny sąsiad. Spokojnie. No jest 22, zaraz oni muszą pójść spać chyba, co? Siema. No i ma już, co? Bo światło włączył akurat tutaj, co? Znowu usiadł tu.
zgasił światło. Ona ogląda ten. O. No kurde, bo wytrychy wszystkie popsuje. Co jest, że ja nie mogę teraz otworzyć tego? Musimy powoli. Ten się tu położył. Ten się tu położył, co nie? I co, wierzgasz się po tym łóżku, gościu, co? Jeszcze to jest jedyne pewnie okno, które jest otwarte. Co ja mam tu wejść i to zniszczyć, co? Tu nie ma innej opcji, tylko muszę wejść tędy. Tylko pytanie za 100 punktów. O ja pitole, jeszcze ta weszła, będzie, nie powiem co robić w kiblu, co nie? Modlisz się w kiblu, czy co? To nie nazywa modlitewka. Ja pitole. Kucać mi tu będziesz. Co? Ruszaj się. Kibel to nie zabawka. I patrz, by patrzeć przez okno. Nie ma mnie tutaj, tak? Co ty tu kobietowi przy żywopłot masz? Pitole, będzie tam stać. Idź spać lepiej, bo nie wiem, czy mi się uda wejść nawet. No i to jest bardzo pracochłonna gra. Jeszcze raz tu... Ja... Będę sobie wiązać buty, co nie? Nie wiem, już mi się nie chce tutaj stać. Spróbuję wejść, co? Nie wiem, czy on udaje, że śpi, czy śpi. No, tam jeszcze jest nadal. O, ruszyła się, dobra. Wyszła stąd. Idzie tędy. Idź spać lepiej. Patrz, doszła do okna, se pooglądam. Mężu śpi, to zobaczę, czy złodzieje nie chodzą. Ja pitole. Ale ty masz, no, nie powiem, co masz w dupie, ale mrówki. Czy ona... Ona sprawdza, czy jestem w tym szafie? Otwiera wszystko po kolei, co nie? A mogłaby mi okno otworzyć, nie wiem, bo tak nawaliłaś w kiblu, że przydałoby się je odświeżyć tutaj wszystko, co nie? Pewnie jak ja i tak wejdę do pokoju, to zakład murowany, że ona mnie znajdzie. Znaczy, usłyszą mnie. Sakra, tu więcej człowiek stoi, niż coś robi, co nie? Ale tylko w nocy takie rzeczy trzeba robić, bo jest większa szansa na to, że coś się zrobi i nie zostanie człowiek wykryty. Jeden śpi, druga łazi, a już jest po północy, więc ja współczuję. Pewnie ona pójdzie spać, a on wstanie, co nie? Kurde, przydałoby się mieć to właśnie. Ja pitole sobie przy oknie stanie. Ciężko to będzie coś ogarnąć, jeżeli ona nie pójdzie spać. Wreszcie ruszyła dupę, ale... Nic z tego. On udaje, że śpi. Jeszcze za... A okno by mi tak zatrzasnął, by się wystraszyła. No tam stoi, no przecież to nie ma nawet opcji. Ja pitole, serio wychodzisz? Ale to małpiszą, co nie? Jak ja chcę iść z drugiej strony, to ona mi wychodzi. Dobra, spróbujemy. Ty masz tu stać, tak? Ty masz nic nie robić. Ja pitole, idź pan. Jeszcze mi zamknęła, co nie? Dobra, i tak. I tak nic z tego nie zrobię. I tak nic z tego nie zrobię. Po grubości wyszła. Dobra, policja, niech mnie złapie, będzie git. Ja zostanę przy grillu. Kosz naprawdę jeszcze mi... A, jeszcze samochód mi zawalili, co nie? Ja lecę nagrywać od zera do farmera z chłopakami. Jeżeli chcecie więcej zabawy,
tutaj moich, ale tutaj helikoptery lecą 10 gwiazdek, to zostawcie łapkę w górę, a ja postaram się pograć też poza odcinkami. Dobra, siemano. Ole we mnie strzelił prosto. Czekałem na to, żeby zobaczyć, jak go nie łapią. Czytaj zapis oczywiście. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich odcineczków z testowania symulatorów. Dzisiaj mi nie poszło, bo nie udało mi się zrobić. Myślę, że jak na sam początek ciężkie zadanie, żeby wejść do domu, gdzie nawet jak wejdziesz przez okno, to i tak obudzisz gościa, który niby śpi. No, no to tyle w temacie. A babka nadal łaziła po całym tym. Pewnie jakbym wszedł od przodu, może by było git, ale to zobaczymy. Ja sobie jeszcze się podszkolę, a wy zostawcie łapkę w górę. Klik, piszcie komentarze i pamiętajcie o subskrypcji. Na razie, trzymajcie się. Cześć!